Marcin Chmielewski. Szkoda, że nie ma już Dragon Ball Legends. Nigdy w życiu prawdopodobnie nie nagrałem filmu bardziej spontanicznie niż ten, więc nie wiem jak to wyjdzie, nie mam pojęcia nawet co mam robić w tym filmie, ale widząc komentarz Marcina Chmielewskiego i przypominając sobie ostatnio wasze pytania na live z Dokana, czy wrócę do Dragon Ball Legends i moje odpowiedzi, mówiące, że nie, nigdy nie wrócę do Dragon Ball Legends, bo nie lubię tej gry, pomyślałem sobie, kurwa, tylko krowa nie zmienia zdania, a poza tym to będzie po prostu najlepszy troll, jak wrzucę wam kilka dni później film właśnie z Dragon Ball Legends. Dodatkowo myślę, że to jest też dobry pomysł, żeby spróbować tego, co zawsze w Dokanie działa. Czyli jeśli nie gracie przez jakiś czas w Dokana i potem wracacie do niego, to gra traktuje was jak swoje ulubione dziecko i daje wam kompletnie nowe karty bez żadnego próbowania, w pierwszym samonie. Więc chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Wiem, że teraz w Legends trwa kolejna rocznica, która jest znacznie lepsza niż ta, która była rok temu. No i przywitał mnie Goku, który powiedział, że hej, dawno cię nie widziałem, gdzie byłeś? Ja mówię, w Dokanie. A on mówi, aha, dobra, to wypi***alaj z powrotem do tego śmierdzącego Dokana. Ja mówię, hej, żartowałem, żartowałem. Tak naprawdę, naprawdę byłem w Dokanie, także nie mówcie Goku, że byłem w Dokanie, bo się na mnie obrazi. Wróćmy do treningu, czyli muszę się logować dwa tygodnie, żeby dostać nagrody. Udało mi się odzyskać swoje stare konto, które nazywa się Burrito Plus. I od razu uprzedzę wasze pytania. Czy wrócę do Legends na stałe? Nie planuję. Ale pomyślę o tym, jeśli pod tym filmem będzie 2000 lajków. I wiem, że to jest liczba, której prawdopodobnie nie dacie rady osiągnąć. Jest to liczba bardzo wysoka, jak na mój kanał. Więc specjalnie mówię tyle, żeby nie musieć wracać do Legends. Ale jeśli się uda wbić te 2000 lajków, nie obiecuję. Ale nie wykluczam, że może nie usunę konta. O, że może raz na jakiś czas się będę logował, żeby zobaczyć, co jest 5. Tak czy siak, Dokkan... To jest moja ulubiona gra Legends, no nie lubię Toshiego, ale no dobra, może się uda przynajmniej zebrać na jakiegoś Samona i zrobić Samona pod koniec tego filmu. Z tego co widzę to, wow, czy 1000 tych kryształów to przypadkiem to nie była liczba, która była potrzebna na jednego Samona i nie dostałem niestety tutaj na sam początek kryształów. Może mam jakieś kryształy, może mam kryształy, które będę mógł zużyć od razu na Samona. Nowy tytuł jeszcze dostałem, a były tytuły jak ostatnio grałem? Bo nie wiem czy wiecie, u mnie Legends na kanale było, ale to było ponad 2 lata temu, jeśli dobrze pamiętam. W 2020 chyba pierwszym roku, na 1 kwietnia, wrzuciłem film Mój pierwszy raz w Dragon Ball Legends i ta gra na początku mi się spodobała, ze względu na to, że nowi gracze w większości gier są traktowani dobrze, ale potem jak już chwilę pograłem, praktycznie wyczyściłem wszystkie eventy i zaczęła się ta szara rzeczywistość grania z graczami pay to win w PvP, mało waluty, która była rozdawana i generalnie jak to później się prezentuje w większości gier, jak się już chwilę w nie pogra, tylko że w Dokanie gracze free to play według mnie są traktowani znacznie lepiej i to sprawia, że ta gra mi się generalnie bardziej podoba, plus gameplay też mi się bardziej odpowiada, ale zawsze to powtarzałem, że warstwa graficzna to jest coś, co Legends robi nieskończenie razy lepiej niż Dokkan. Nie wiem co tutaj dostałem, jakieś coiny, podejrzewam, że są to coiny właśnie związane z 5. rocznicą. Biorę to, dostałem możliwość wyboru jakiejś nagrody. Ja pierniczę, o to właśnie chodzi, dosłownie nawet jeszcze nie zdążyłem wejść do gry, a tutaj się już rzucają mi w ramiona. A, no i wróciłeś do nas, damy ci to i damy ci to, tylko zostań. Item list. Pierwsze miejsce Chrono Krystale, czyli tak zwane CC, no dobra, czyli rozumiem, że mam tutaj ruletkę, login everyday and get items, aha, wow, czyli opłaca się teraz logować przynajmniej przez 2 tygodnie, przynajmniej przez dwa, kurwa no, halo, i myślałem, że może jeszcze troszeczkę tam doleci do tej jedynki, przed chwilą powiedziałem, że nowym graczem jestem, powinniście mnie jakoś bardziej zachęcić do tego, żebym został, w sensie nowym starym graczem. Udało mi się odzyskać konto, z czego się bardzo cieszę, okazało się, że jest powiązany z moim Facebookiem, wow, it's a battle royale, a o co tutaj chodzi? O turniej mocy, chyba turniej mocy jest przewodniczącym tutaj motywem przewodnim. O kurwa, o jakichś piklach rozmawiają. Ja nie lubię ogórków, mogę to skipnąć? Średnio mnie obchodzi ta wasza historia. Wrzucacie mnie od razu do gry? Wow! A, to jest początek 5. rocznicy. Bo ja się jeszcze nie logowałem, okej. To jest pierwszy raz, jak loguję się podczas 5. rocznicy, więc może to był taki filmik, który mnie miał wprowadzić w całą historię. Mam nadzieję, że nie będzie żadnej muzyki objętej prawami autorskimi. New Fighter on Legends. Wiecie co? Jestem
ogromnym fanem tego, jak Legends wygląda, ale te animacje, Ink Brush Animation to się nazywa. O, już słyszę, że jest Ultimate Battle w tle. Dziękuję bardzo, wyciszam. Ink Brush Animation, czyli te animacje, które są rysowane w taki sposób, jakby to było na takim szarym płótnie i czarnymi pędzlami rysowane, jak niektóre karty, chyba w przypadku kart Ultra to jest, zawsze zapowiedź w ten sposób wygląda. Jak ja grałem, to był tylko jeden taki, była tylko jedna taka karta i chyba wchodziła druga, nie wiem czy Vegeta był drugi, bo Goku SSJ na pewno był pierwszy, ten który się transformował. I ostatnio sobie nawet, sam przyznam się wam, z tydzień temu, wszedłem na YouTube'a i wyszukałem zestawienie wszystkich animacji, właśnie tych Ink Brush Animation i chciałem sobie obejrzeć wszystkie. I powiem wam, że tak jak zaskoczyło mnie to, że sam coś takiego wpisałem w YouTube'a i mnie to zainteresowało, tym bardziej zaskoczyło mnie to, jaka postać, jaka animacja, której postaci podobała mi się najbardziej. Jeśli znacie tę animację, jeśli gracie w Legends, to na pewno znacie je na pamięć, ale jak myślicie, która postać podobała mi się najbardziej? Omega. Omega Shenron z Dragon Ball GT. Ta animacja Omega Shenrona wejścia, jak on chwyta, jak on połyka te kule, no niesamowite. Te karty już i tak widziałem, bo czasem mi się właśnie wyświetlają te newsy z Dragon Ball Legends, więc czasami sobie zerkam. Jak zobaczyłem Goku i Freezę, to bardzo chciałem to zobaczyć. Dobra, skip. Legends Limited, Sparking, Goku i Final Form Freeza. A, jeszcze Jiren. Jiren mnie nie obchodzi. Wiem, że chyba jeszcze wyszedł Carceral i Kiawei, prawda? Step Up Summon. Ciekaw jestem, ile mam waluty. Mam nadzieję, że ta waluta przeszła z poprzedniego konta. Bo ja nawet nie przenosiłem konta z jednego telefonu na drugi. Cały czas grałem na tym telefonie, więc powinienem mieć walutę. Treasure Battle, nie znam tego. Profile, New Mode has been unlocked, wow. Czyli faktycznie tych tytułów wcześniej chyba nie było. Ja pierniczę, chłopaki, dajcie mi spokój. Pozwólcie, że ja sobie później się tym zajmę. No świetnie, wzmocniłem Szalota. 300, mam 350 tych wariacików CC. Nie dacie mi, nie wiem, 700 za darmo? O! Comeback! Coś dla mnie specjalnie. Hej, zakładam, że masz ulubioną postać, prawda? A, pamiętam, tutaj się wybierało swój plan misji. Ja oczywiście jestem najtrudniejszy, moi drodzy, no co wy tutaj mi tutaj wyskakujecie? Ja już mam dobre karty. Wy się możecie śmiać, ale ja mam... Znaczy, okej, może nie na tyle dobre karty, żeby tutaj, wiecie, pokonywać wszystkich w PvP, ale żeby wykonać ten plan, myślę, że bez problemu. W końcu dajcie mi zerknąć na te prezenty. Czy już mogę? Nie, jeszcze nie. Okej, dziękuję. Super. No po prostu jestem obrzucany tymi rzeczami. Kolekcja dzienna pieczątek. Legends Ranking. No na pewno będę grał. Świetnie. Kio pierdole, ty, dajcie mi grać. Dobra, co się dzieje? O, ty, jakieś friendy mnie zapraszają. Czy tu jest lista maksymalna znajomych? Zobaczmy, kogo mam we friendach. Zobaczmy. Alex, Trap XP, Goku, patrzcie, oni cały czas grają, Mike G, wow, trochę mam tych znajomych, wow, Koniu, ostatni login 705 dni temu, Bloodwolf, o kurwa, to ten, który mi ukradł nick w Minecrafcie, o, nie odebrałem, nie odebrałem nawet moich przygód, Start Adventure, mam tu jakieś nowe, Kameha, wow! Jakie tutaj karty się wybierało? Ja nie pamiętam nawet, jakie karty się wybierało, więc... Czy tutaj jak najlepsze karty się wybierało? Auto Adventure może zrobimy, co? Prezent! Give me present! Okej, mam tutaj 12 prezentów. Kajo, kurwa, nie masz z kim rozmawiać? Naprawdę? Nie masz przyjaciół? Ja pierniczę, no nie mogę odebrać tych prezentów. Nie dadzą mi odebrać ich. Exchange Shop! Mam rare medale, mam ich już dużo. Wow, dzięki. Dostałem Zeni. Pizza! Ty! Pizza! Wow! Widzieliście? Pizzę można kupić. Ten jeden się odczepił, to drugi się. Aha, dobra. King Kai go poprosił. King Kai usłyszał, że już mam go dość i poprosił Trunksa. Bug. Srak, nie chcę. Get your free item! Get your free item! Co tutaj się dzieje? Jakiś darmowy item? Once daily. Co tutaj można dostać za darmo? Aha, to są skip tikety. Coś, co powinno zostać wprowadzone do Dokkana. Swoją drogą, nie wiem czy widzicie, mam teraz naprawdę bardzo dobry program do przechwytywania obrazu. I jest to program, który został polecony mi przez Namiota. O Namiocie już wspominałem, to jest widz, który też nagrywa z Dokkana. Namiot, jeszcze raz ci bardzo dziękuję, bo ten program, mimo tego, że jest płatny, to naprawdę jest tani i no nie ma lepszego programu, naprawdę. Nie będę wam tutaj robił reklamy, więc jak ktoś będzie chciał, to niech zapyta konkretnie o nazwę, ale wow, ten program jest niesamowity, dziękuję, że mi go poleciłeś, bo czegoś takiego mi brakowało. Dobra, czy ja mogę odebrać w końcu moje prezenty? Chyba się w końcu udało. Chyba wszedłem w opcję z prezentami. 1000! 1000! Dostałem 1000! Za 5 lat! No to panowie, robimy sobie... I panie, jeśli są jakieś, robimy sobie samonika zaraz. Udało się. Obawiałem się, że nie uda mi się
tych 700 cc aż dozbierać, bo prawda, że 1000 jest, co nie? Chyba, że tam jest jakiś step up, w sensie też, że pierwszy step jest tańszy. Nie da się jakoś tego... To trzeba było tak wszystkie? Nie, tutaj accept alt trzeba było kliknąć. Wow, dostałem jakiś prezent. Summon ticket w środku jest. Oczywiście, że open. Ale cicho, 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 uspokój się. Kto to jest? Zaha? Junior i Zaha? Dziennik survivalu? Ja pierniczę, jedna z pierwszych serii z Minecrafta, jakie oglądałem w życiu. Zaha, zmieniłeś się. Saiyanin w czerwonym? A tego też w ogóle nie znam. Saiyanin w czerwonym, ty, dobre imię. Dobra, specjalna misja jeszcze jest i może jakiś samonik jeszcze zrobimy? O, coś tam? 500 cc, to ja może jeszcze dozbieram 140 i będę miał na dwa samony. Chyba, że faktycznie są przecenione. Zaraz zobaczymy. Oj, zaraz zobaczymy. Woo! Ja pierniczę, tu jest tyle tych guziczków, że ja nie wiem, na co naciskać, naprawdę. Przypominam sobie powoli, o co tutaj chodzi, ale... Dobra, chwila, gdzie tutaj są samony? Dragon Ball Hunt? Nie. Guild? Kurwa, gdzie tutaj są samony? Samon jest, tu na dole. O nie, naprawdę leci muzyka, a znowu muszę zmutować. Nie, czekajcie, ja mogę przecież wymutować muzykę. Muzyka jest z prawami autorskimi, lubię tę piosenkę, ale nie mogę jej puszczać. Uciu ego, daj sen san so ciu puciu bo kono. 300 za jednego samona! O ja pierniczę, robimy to. Customize? Ta opcja już chyba była. Profile, może tutaj to będzie. A nie, to jest ta nowa opcja. To nie jest moja ulubiona postać, ten Gotenks. Muszę to zmienić. Sparking i Ultra, chcę zobaczyć swoje karty. A, mam dwa ultra, mam tego Vegetę, czyli on też już jest. Ja się zastanawiałem, czy on już był w grze. O, to jest ta animacja, tak? Świetne są te animacje, ja pierniczę, no dosłownie... Gdyby Dokkan wyglądał tak jak Legends, to byłaby autentycznie gra, która nie miałaby w ogóle podjazdu. Dokkana problemem jest to, że on jest po prostu brzydki jak noc. Są animacje oczywiście ładne, ale no, Legends robi to 100 razy lepiej. Gdzie jest ta moja postać, którą ja tak lubię? O, Goku Ultra... O, kurde, teraz już nie wiem, którego wybrać. To chyba ten albo ten. Tego wybiorę. Niebieskiego Gogerota wybieram. Ha! Nie wydaje mi się, że to tyle. Grafiki? Mamy trochę wyżej. No i teraz mogę wrzucić swoją muzykę, ale proszę państwa, recommended. Podejrzewam, że ten to jest najlepszy. O, ten Broly też jest, właśnie, ten Broly też już ma Inkbrusha, że tak powiem. Inkbrush Animation. 20 za singla? To nie jest dużo, ale może zostawię to sobie na sam koniec. Tutaj 20 na singla, a tutaj są tikety, to może od tiketów zacznę. Jest, 5 tiketów, okej. Okay. A co tu się dzieje? Mam jeszcze jakieś 10 dodatkowych tiketów? To od tego sobie zaczniemy. Jeszcze SP gwarantowany, czyli Sparking. No dobra, pierwszy samon po powrocie, Sparking gwarantowany. Pamiętam, że tutaj były bardzo fajne animacje wejścia, samonowania. Zawsze osoby na czacie mi mówiły, że jak przed samonem jest właśnie pobieranie, to znaczy, że coś dobrego mi wypadnie, bo jakaś nowa animacja jest pobierana. Chociaż no teraz jak widzicie, ile animacji jest pobieranych, ile tego samonu... Okej! Okay. 3 kule poleciały. Goku się nie transformuje. Goku musi wygrać. O, chyba wygrał! To jest wygrana? Niebieski napis, czyli chyba to nic nie znaczy. O, przetransformował się. To chyba... O, zabija go, czyli wygrywa. Ale to w sumie nic nie znaczy, bo Sparking i tak był gwarantowany. To może chociaż dwa będą w takim razie? O, to jest pierwszy, to jest już ten? A, tę kartę mam, pamiętam, że ją trafiłem. 18 chyba wyszła, prawda? Drugi! Kurwa, no powinna teraz lecieć muzyka z Seinfeld, nie? Tur... To musiało się zdarzyć, nie? To się musiało zdarzyć. Możesz od Turlesa uciekać, ale Turles za tobą pójdzie nawet do innej gry. Dzięki, Turlesie. Cieszę się, że jesteś. Pamiętam o tobie, jakby co. Klątwa dalej aktywna, jakby kto pytał. Ile tutaj tych spa... To tak... Na tym banerze tak to działa, że są same sparkingi? Czy ja mam tak jeszcze... Nie, to chyba tak działa, że są same sparkingi. O, tej karty nie miałem, bo mi się wyświetla new. Czy tutaj są... Nie, no tutaj są same sparkingi w takim razie. Ja się dziwiłem, że tutaj mi wyskakują same sparkingi. New, tej lunch też nie miałem i w sumie nie wiem, czy ona jest dobra. O, a tego miałem.
Czy on jest zielony? On jest chyba zielony. I lubiłem tę kartę. O! A, już myślałem przez chwilę, że to nie były same z parkinga, a to jednak są same z parkingi, tylko że z inną animacją mi tu wleciał. Bojack! Okej, dobra, już ekscytowałem się. Kolejny Bojack! Ekscytowałem się, że miałem takie szczęście, a to się okazuje, że mam chyba 10 z parkingów na tym banerze. Ale to miło z ich strony. Tę kartę też już mam, z tego co widzę. Piernicze, te animacje są fajne. O, to jest chyba stara karta, co? I bezużyteczna. Dobra, zobaczmy tutaj, które są nowe, które są stare. O, Limit Break! Komu? Bojackowi uleciał Limit Break, świetnie. Nie obchodzi mnie to. A jeszcze, o Jezu, ta animacja, faktycznie było coś takiego. Umiejętność Z jest ulepszana, to chyba taka animacja się włącza, prawda? Każda postać ma taką samą. Najbardziej mnie bawiły, jak takie śmieszne, malutkie postacie robiły coś takiego. Jakiś ciałców skakuje, nie? I robi taką epicką pozycję. No dobrze. Kto jeszcze? Demon King Piccolo. Piccolo daje mało. Wzmacniam swoje karty, uważajcie, bo zaraz wskoczę w PvP i was zgnoję wszystkich. Tu mam jeszcze single summony. Tutaj? Legends Comeback. O, jeszcze tutaj consecutive summon. No dobra, robimy summony. Miały być samony z Dokana? W poczekaniu, w oczekiwaniu na samony z Dokana robimy sobie samony z Legends. O! Coś mi się pobrało. Wow, słyszycie to? Powiedział, że jest Super Saiyaninem. Jest rozwalona Namek. Goku jest w Super Saiyanie. I chyba wygrywam. Czy Frieza... O nie, będzie Beam Struggle. Będzie Beam Struggle! No nie, remis był. Myślałem, że mu się uda wygrać. Tutaj już nie ma gwarantowanych sparkingów, także z każdego się ucieszę. Nail! O, jest sparking! Mam tę kartę chyba, tak? Nie pokazuje się New, także mam tę kartę. Dobrze, udam, że tego nie widziałem. Hero. Picon! Ciekawe, czy są jakieś nowe karty Hero dodawane. Możecie mi powiedzieć. Bo wiem, że czasem są dodawane karty Extreme, ale czy są dodawane nowe karty Hero? Czyli jeden Sparking i już taki, którego miałem, ale z tego co widzę, coś tam mi powskakiwało. To wygląda dobrze, tutaj są trzy gwarantowane Sparkingi, ale zastanawiam się, czy warto robić samona na tym banerze, bo... Zerknę na baner, o! Zerknę na baner. Jiren! To jest jakiś nowy Jiren? Czy Jiren już wyszedł taki rok temu przypadkiem? Bardock Legends Limited, wow, można tutaj sobie zerknąć na jego Legendary Finish, to chętnie zobaczę. Tego Bardocka chyba nie widziałem. Co on potrafi? To jest Bardock z Dragon Ball Z, także podejrzewam, że to będzie ten atak jedną ręką. A nie, to nie jest Bardock z Dragon Ball Z, to jest Bardock ze specjala z Bardockiem. Z Childem w sensie, też. Z Bardockiem, ale z Childem. Dobra, już. Napatrzyłem się, nie podoba mi się. Podoba mi się art tego Bardocka, twarz jest bardzo ładnie narysowana, ale ten Legend... O, ta karta jest super, wow! Ona ma dwa Legendary Finishy? Dobra, nie będę już tutaj patrzył na tę kartę, tylko po prostu zrobię samona na tym banerze, na którym tak czy siak samona robić będę. I nie jednego! No dobra, robimy. Dużo dostałem tych CC, są przeceny, także uda mi się zrobić, myślę, że przynajmniej trzy. Przynajmniej trzy, a może nawet jeszcze czwartego? Nie wiem, jak tam ten step up wygląda. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć chyba było. Jest Super Saiyanin. Nie wiem, jak to konkretnie wygląda, czy już ten super sam Super Saiyanin coś daje. Jest złoty napis! To oznacza, że będzie sparking. Ale czy przypadkiem tam nie ma gwarantowanego sparkinga? Chyba wygrałem. Chyba wygrałem to starcie. No i był złoty napis, więc jest... No nie, no co to ma być? To miał być ten sparking, którego dostałem, Fusion Android 13. Tu chyba nie ma gwarantowanych sparkingów w Legends jeszcze, nie? Na 10 slocie. Nie wiem, czy dodali coś takiego. Zangia. Aha, bo to są tylko 3 karty. 5 razy consecutive summon, potem 7 razy consecutive summon i 10 razy, czyli będę miał 1200. W razie czego, jakbym miał jeszcze coś w przyszłości nagrywać, raz, dwa, trzy, cztery, pięć chyba znowu, możecie dać jakieś rady odnośnie tego, co zrobić po powrocie do Legends, czy są jakieś rzeczy, na które zwracać uwagę, czy na co przede wszystkim zwracać uwagę. Kolejny sparking się szykuje, bo złoty napis był. Bo myślę, że przez dwa tygodnie... O, jest Vegeta!
przez 2 tygodnie na pewno się będę przynajmniej logować, żeby zebrać ten bonus dla powracających graczy. Ale czy będę grać dalej? Nie wiem. Ja jestem takim człowiekiem, że nawet jak nie mam zamiaru grać w grę, to szkoda mi się nie logować dosłownie, bo to zajmuje paręnaście sekund, a jestem po prostu takim kurwa no człowiekiem, który no nie może odpuścić sobie odebrania nagrody darmowej. Niezależnie od tego, czy to jest jakaś zupełnie randomowa gra, którą dopiero pobrałem, ale dobra, Sparking, co wpadło? O, to jest ta nowa Kiawei, prawda? Która wyszła. Kojarzę akurat tę postać, bo wiem, że jest nowa i widziałem ją tam w tych filmikach promujących 5. rocznicę w Legends. Ale to wygląda na to, że to wszystko, jeśli chodzi o tego Samona. Także nowa karta wleciała, kolejny Sparking, cieszę się, bo to zawsze coś, prawda? A, coin może być wymieniony w exchange shopie. To cieszę się. Ciekawe, na co może zostać wymieniony ten coin, bo w sumie nawet nie patrzyłem na exchange shop. Tutaj tyle jest teraz tych rzeczy, ja pierniczę, no. Nie grać w grę tyle czasu, to jest... Naprawdę, jakbym czuję się trochę, jakbym był nowy. Raz, dwa, trzy tylko, ale znowu jest rozwalona Namek. Nie wiem, czy to coś znaczy, zapomniałem naprawdę. Wygląda na remis. O nie, niebieski napis. Ale jest Super Saiyanin. Niebieski napis nie oznacza, że będzie hero karta. I wygląda to na remis, także obawiam się, że może tutaj nie być Sparkinga żadnego. O, Extreme Vegeta, mam już chyba tę kartę, tak? Bo nie pokazało się New. Kolejny Extreme. Zaczął. Up! Naprawdę? Były 3 karty, trafiłem z parkinga. 5 kart trafiłem z parkinga, a teraz jest 7 i nie trafiłem? No nie. To nie będzie koniec. Ja tu robię tego przecenionego singla. Może tutaj coś wpadnie z tego singla. No byłoby pięknie. Byłoby niesamowicie. Jedna kapsuła. No nie. Nie zapowiada się to jakoś szczególnie groundbreaking. Może zrobię skipa. I dobrze zrobiłem, robiąc tego skipa. Tam, gdzie są jakieś przecenki, to może rzucę. Tutaj jakiś single summon za 100. Once per day, chance for... Okej, 50% na sparkinga. Wystarczająco, żeby mnie przekonać do zrobienia summona. Jest jakaś animacja pobierana. To może coś oznaczać. Raz, dwa, trzy kapsuły. Nie ma transformacji. Dobra, skipuję. A niestety się nie udało. Miałem już tę kartę, naprawdę? Pierwszy raz widzę tę kartę. SP medal jakiś dostałem, okej. Są jeszcze jakieś banerki, gdzie mogłem te 200 cc-ków wydać? Albo jeszcze te medale chociażby? Nic ciekawego. Daily discount, okej, za 20 jak najbardziej. Tutaj z tego co widzę są karty z poprzednich rocznic, bo jest Gogeta, jest Ultra Instinct Goku i jest kurwa nic z tego co widzę. Guldo, nie interesuje mnie to, że masz Z ability kurwa ulepszone, naprawdę. I couldn't care less. Master Pack Z, świetnie. Może tutaj dostanę jakiegoś singla? Panowie, no wróciłem do gry po tylu latach, naprawdę. Jest możliwość, że jak zostanę namówiony, to będę grać dalej. A wy naprawdę tak mi skąpicie? Nie dostałem nawet żadnego Legends Limited? Dokon by mi od razu rzucił się, wiecie, na kolana. Dobra, to zużyję jeszcze te tiketiki. Z tego co widzę, to chyba nie ma sensu ich trzymać. Chmurka! Jest chmurka Kinto! Kto tam leci? Trunks! Co to za animacja? I ojciec jeszcze przyszedł! Wow, to jest animacja, która coś sugeruje chyba fajnego. Carceral, okej, to też nowa karta, co teraz wyszła z tego, co kojarzę. Ale myślałem, że będzie jakiś, chyba wiecie, hype totalny. Jakiś Jiren chociażby, jeśli już nie Goku i Frieza. Albo coś innego, jakiś legendary finish. Jedna kula, nie ma transformacji. O, Sparking nagle niespodziewany! Goku Blue! Pałada! Jeszcze Limit Break mi wszedł na tym Goku, to jest jedna z tych moich takich mocniejszych kart, wow. Czy ja się ekscytuję, a to jest gwarantowany Sparking? Żeby nie było tak, że ja się ekscytuję, a to jest gwarantowany Sparking. Okej, to nie jest gwarantowany Sparking, czyli miałem po prostu farta. No dobrze. Przez chwilę znowu myślałem, że ekscytuję się czymś, co jest gwarantowane. Ostatni samonik z tych tiketów i może jeszcze zrobię jakiegoś tam z tamtych, które mi zostały. Dziękuję. Rozumiem aluzję. Nie ma żadnej animacji, absolutnie. Nawet żadna kapsuła nie leciała. Tutaj są kapsuły, czyli 5 kapsuł. Czyli Giniu chyba o to chodzi, nie 7 kapsuł. Ja się zastanawiałem, czemu nie ma 7 kapsuł. 5 kapsuł to już jest dobrze, rozumiem, tak? Single Summon. Nie ma problemu. Nie ma problemu. Zużywam. 30 chyba tam procent było na Sparkinga. No to... Jest! Taopajpaj leciał! To jest Sparking! Taopajpaj na pilarze, wow!
Dokan też mógłby odświeżyć swoje animacje. Tyle jest fajnych opcji naprawdę na animacja. Dokan, mówię, pod kątem wizualnym... Wow! No nie ma podjazdu do Legends, naprawdę. Ale i tak wydaje mi się, że największym plusem są te grafiki, a arty kart. A jak tak zrobię? Bo niektórym jeszcze można obracać, a tym chyba nie. Niektóre mają tak, że jak się przytrzyma, to są jakieś dodatkowe efekty. Jiren miał taki fajny, że jak się obracało ekran, to było lepiej widać. To zrobimy sobie jeszcze tutaj tego multisamona, a może nawet dwa multisamony, bo zostało mi 22 bilety mi zostały. I zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Wiem, że jest to niespodziewany film. Nie wiem, kiedy go wrzucę, ale na pewno wspierający zobaczą go szybciej. Także ta... Nowa animacja! Jacku leciał! Nie widziałem tego nigdy jeszcze. I wszystko dzieje się jeszcze w lodowym kontynencie, gdzie działo się film z Brolim. Wow, nie widziałem jeszcze tej animacji. Ciekawe, co ona oznacza. No, prawdopodobnie sparking, ale czy... Czy jakiś lepszy sparking, czy coś tam? Whis? Chwila, moment. Whis? Przecież to jest... W Dokanie to jest najlepsza animacja. Whis w Dokanie to jest najlepsza animacja, a tutaj? Nie wiem, czy na tym banerze można coś trafić, przecież to jest taki podstawowy baner chyba, nie? O, jest i Jacko. Pan z GT, to na pewno nie to. Yamsha, chyba dobre, okej. To? To chyba nie było to, co? Czy to był zwykły sparking? Ojej, jest kolejny! Rozumiem. To chyba był po prostu... Może dwa sparkingi to były? Bo chyba też jest animacja, która sugeruje, że będzie więcej niż jeden sparking. Tak mi się wydaje, że to działało. Dobra, chłopaki, dajcie mi spokój. Nie interesuje mnie to, że macie jakieś tam gwiazdki dodatkowe. A co to się dzieje? Wow, dziękuję za ramkę. Piękna. Soul Boost. Chyba teraz jak sobie przypominam, ile tam opcji było, żeby ulepszyć te postacie, ile trzeba było rzeczy robić i na co zwracać uwagę, to szczerze mówiąc, teraz mi przykro, o 5 kapsuł, przykro mi, że poprosiłem was o te 2000 łapek. Nie dawajcie łapek w górę. Nie chcę grać w Legends. Nie chcę grać w Legends. Tyle tego jest. O, kolejny sparking dla tu. Dziękuję bardzo. O, już nie będzie żadnego chyba dodatkowego plot twistu w tej całej małej historyjce. Goku po prostu pokonał Freezę. Piccolo Daimao. Zarbon. O, i sparking to... Krillan, którego już też miałem. Bardzo ładny Piccolo. Chase. Podoba mi się też to, że te głosy się pojawiały. Dobra. Głosy się pojawiały, kiedy postać jest losowana. Dobra, dziękuję wam bardzo za uwagę. To by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Jeśli chcecie bardzo, to możecie mi powiedzieć, co tutaj warto zrobić w tym Legends, bo ja tak średnio wiem. Może się na jakiś miesiąc wciągnę, nie na dłużej. To na pewno nie będzie tak, że będę dłużej grał, bo ten film wrzuciłem wam po prostu w formie takiego mema, także tyle ode mnie. Dzięki jeszcze raz, pozdrawiam was serdecznie i widzimy się niebawem. Trzymajcie się, na razie, cześć. Jana.